Witam wszystkich w kolejnym nagraniu, kolejny filmik w tym nowym roku. I zaraz przypijemy sobie herbatką, bo niedawno nagrałem dwa live'y, oczywiście polski i angielski, jak zawsze. I nagrałem na temat, jak ogólnie poprawić swoją pewność siebie. Jedną z takich skutecznych zasad, można powiedzieć, z takich jeden z typów. Jeżeli nie oglądaliście tego live'a, wejdźcie na mojego Facebooka Krzysztof Chris Kamiński. Tam są wszystkie live'y. A dzisiaj o czym powiem? Dzisiaj powiem o tym, porozmawiamy sobie na temat jednej takiej rzeczy, która mnie, powiem wam, nurtuje od kilku miesięcy, może nawet dłużej niż od kilku miesięcy. To, co się dzieje w mediach społecznościowych, to jak my reagujemy na pewnych ludzi, na pewne sytuacje. A więc dzisiaj filmik pod tytułem: jak reagujesz na pewne sytuacje, jak reagujesz na pewnych ludzi? Czy inni ludzie mają wpływ na twoje życie? Czy inne sytuacje mają wpływ na twoje życie? Czy ty sam jesteś panem swojego życia? I to jest bardzo ważny temat. Dlaczego? Dlatego, że mamy teraz epidemię praktycznie nie otyłości. Mamy epidemię stresu. Mamy epidemię depresji. Martwimy się o naprawdę o błahe rzeczy. Dostajemy jakiś mandat i martwimy się, że nie zapłacimy tego mandatu. Albo nie chcemy tego mandatu zapłacić. Szukamy winnych. Mamy na przykład rachunek jakiś do zapłaty. Martwimy się o to, że mamy za mało znajomych na Facebooku. Martwimy się o to, że dostaliśmy za mało lajków, za mało komentarzy pod naszymi filmikami, pod naszym postem, który stawiliśmy na Facebooku. Na przykład na Instagramie followujemy pewnych ludzi, do których się niestety ciągle porównujemy. Ale pamiętajcie, że zawsze znajdzie się osoba, która będzie mądrzejsza od nas, będzie osobą, która jest w rozwoju osobistym już dalej od nas, bo może ta osoba zaczęła się rozwijać 5, 10, 20 lat temu, ale my patrzymy tylko na jakby na efekt tego. Ale pamiętajcie, że ta osoba może to robić długo, a więc nie ma sensu porównywać się do pewnych osób. Najlepszym jakby sposobem to porównywać się zawsze do siebie z przeszłości. A więc jak, zapytajcie się, jak wyglądało moje życie 2, 3, 4, 5 lat temu? Czy poprawiłem się? Czy może osiągnąłem te cele, które chciałem? I jeżeli zobaczycie, że w waszym życiu się wydarzyły pewne pozytywne zmiany, to zobaczycie, że wasze pewność siebie, ogólnie będziecie się lepiej ze sobą czuli i wasze życie będzie się zmieniało. Dlatego nie ma sensu, jeszcze raz powtarzam, porównywać się do innych ludzi. I właśnie, czy inni ludzie mają wpływ na nasze życie? Jeżeli inni ludzie, inne sytuacje mają wpływ na to, jak my się czujemy w własnej skórze, czy tacy ludzie mają po prostu wpływ taki emocjonalny na nas, jak my się czujemy, to jest ogólnie oznaka, że warto, aby w pewnych aspektach na swojej psychice po prostu popracować. Dlatego, że jeżeli będziemy pozwalali innym ludziom ingerować w nasze życie, będziemy innym ludziom pozwalali, aby oni przejęli stery naszego życia, to pamiętajcie, nie będziemy z siebie zadowoleni i wtedy pomożemy tym ludziom dojść do pewnych celów, ich celów, a nasze cele zostaną zaniedbane. A więc bardzo ważne, abyśmy to my przejęli odpowiedzialność, abyśmy to my zaczęli kierować swoim życiem, abyśmy nie pozwalali, aby inni ludzie, inne sytuacje nas po prostu nie wpływały na nas emocjonalnie. Jeżeli na przykład zostawił nas chłopak, zostawiła nas dziewczyna, związek nam się rozpadł, słuchajcie, na tym świecie jest mnóstwo ludzi. Mnóstwo ludzi, którzy szukają tej drugiej swojej połówki. Mnóstwo ludzi, którzy szukają partnera. Więc jeżeli nie wyszło wam z kimś z jedną osobą, to nie znaczy, że nie wyjdzie wam z drugą. Ale bardzo jest właśnie ważne, aby próbować dalej szukać. A nie to, żeby się załamywać, a też nie popadać w depresję,
Bo tak jak, nie wiem czy wiecie, co 40 sekund pewna osoba popełnia samobójstwo na tym świecie. Dlatego, że właśnie związki się rozpadają, wpadamy w depresję, wpadamy w stres, ale powiecie mi, co ci jest warto. Jeżeli przejmiesz odpowiedzialność, jeżeli przejmiesz kontrolę nad swoim umysłem, powiem ci, że jesteś w stanie naprawdę zmienić swoje życie na lepsze. Z tym dzisiaj cię zostawiam. A więc jeżeli podobał ci ten filmik, subskrybuj mój kanał i do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, cześć!